Cześć, witajcie na kanale Gotuj z Anią. Dzisiaj przyrządzimy sobie drożdżowe rogaliki. Ja zrobię je z marmoladą z dzikiej róży. Możecie do tego użyć oczywiście jaką tylko lubicie marmoladę. Czekoladę, karmel, co tylko chcecie. Do tego będziemy potrzebowali masło, drożdże, śmietanę, sól, cukier i mąkę. I oczywiście wałek i blachę do pieczenia. Przepis oczywiście znajdziecie poniżej w opisie. No to zabieramy się do pracy. Najpierw zrobimy sobie drożdże. Do drożdży dodam śmietanę. Wezmę sobie łyżkę. Do tego wsypiemy cukier. I wszystko ładnie razem połączymy. Okej, wszystko nam się ładnie połączyło. Teraz weźmiemy się za mąkę. Do mąki wrzucamy masło. Masło najlepiej, żeby było twarde. Żeby nam się lepiej wyrobi ciasto. I wszystko razem musimy połączyć. Do masła i mąki dodajemy szczyptę soli. No i chyba o czymś zapomniałam. Jak myślicie o czym? Jajka. Do tego także dodajemy jajka. Dobrze, że teraz, a nie na końcu. Jajka oczywiście przedtem sprawdzamy, bo mogą być popsute. Dokładnie wszystko razem łączymy. Trochę to wyrobimy i zaraz dodamy drożdże. Ok, drożdże możemy już wlać. I wszystko razem mieszamy. Nam się zrobi taka jednolita masa już, to możemy wyjąć na stolnicę i wyrobić ręką. Musimy teraz ciasto ładnie wyrobić. Ciasto musimy oczywiście trochę wyrobić, żeby było ładne, gładkie. No i pyszne później. Trochę siły przy tym potrzeba jednak. Ok, myślę, że ciasto już jest wyrobione. Teraz zabierzemy się za wałkowanie. Kroimy sobie kawałek. Podsypujemy mąką.
smakowujemy je na taki niezbyt cienki, niezbyt gruby, nie wiem, pół centymetra może grubości. Ok, myślę, że wystarczy. I zabierzemy się za nakładanie marmolady. Blaszę sobie wyłożyłam już papierem. Otworzymy sobie marmoladę. I wycinamy paski. Kładziemy marmoladę. No i teraz zawijamy. Rogaliki mamy już zwinięte, teraz wstawimy je do piekarnika nagrzanego na 170 stopni i grzałka góra-dół. I tak pieczemy na złoty kolor. 10-15 minut myślę wystarczy. Rogaliki mamy już upieczone, wyciągniemy je z piekarnika. Rogaliki mamy już ostudzone, zrobimy sobie teraz do nich lukier. Do miseczki wsypuję cukier puder. I do tego dwie łyżki wody. Letnie ja mam. Jeszcze trochę dosypię cukru pudru, bo jest trochę rzadkie. Lukier musi być taki trochę gęsty, żeby nie było aż takie lejące. Musi być taka zawiesina. Możemy zacząć lukrować rogaliki. Do lukrowania rogalików przygotowałam sobie taki oto pędzelek. Będzie mi się łatwiej nabierało lukier. Pomyśliłam sobie, że posypię je trochę migdałami. Ważne, żeby migdały posypać od razu, jak mamy lukier nałożony, ponieważ zaraz lukier zastygnie i migdałki nam się nie przykleją. Ostatni nam został.
Rogaliki mamy już polukrowane, obsypane i teraz poukładamy je pięknie na talerz. Rogaliki mamy już pięknie ułożone na talerzu. Prezentują się naprawdę bardzo wyśmienicie. Mam nadzieję, że mój przepis Wam się przyda, że skorzystacie z niego i na pewno będzie smakował Waszym domownikom, gościom, komu tylko chcecie. Dziękuję Wam bardzo za to, że obejrzeliście mój filmik. Zapraszam do śledzenia mojego kanału. Zajrzyjcie również do mnie na Facebooka, Instagrama. Tam znajdziecie zdjęcia moich wypieków. I zapraszam do kolejnego filmiku. Pa!